Witam w pierwszym odcinku Spacerkiem po lesie. Hej! Gramy sobie w Daisy, taki symulator wsi, pól, lasów, miast, zombiaków i CS-a. Tylko ja stricte będę po prostu eksplorował ten świat, bo mnie to po prostu odpręża i relaksuje i się bawię przy okazji. Jeśli wam też się podoba, to bardzo się cieszę, zapraszam do oglądania, do eksplorowania, do survivalingu według Beara Gryllsa w mojej osobie. Czas przeszukać jakiś dom, znaleźć jakieś jedzenie czy coś, ale no niestety miotłę mam. Po prostu mi miotła. A wezmę. Oj, będę jak Harry Potter. W Quidditcha zaraz zagram, kurde, zobaczycie. Będę niczym Don Juan na białym koniu walczył z zombiakami poprzez miotłę. Także śmiesznie. Śmiesznie. A to co? Ja jestem Malczumistrz, a to jest Spacerkiem po lesie. Gramy w Daisy. Tylko odcinki będą się nazywały po prostu Spacerkiem po lesie, a nie Daisy. W opisie filmu nazwę, że to gra jest Daisy. Mam i uprzedzam, mam oryginalną wersję Daisy, którą zakupiłem bodajże 5 lat temu czy 4 lata temu. I po prostu, moi mili, gra podrożała, rozwinęła się, jest grywalna, jest nawet fajnie rozbudowana. Tylko mówię, no, potrzeba graczy, potrzeba społeczności, ale jest dużo serwerów, hostów, różne takie. Jest w porządku. Można pograć, pobawić się, pozwiedzać świat, poeksplorować. To jest gra stricte survivalowa. Także nam, jeśli będziemy... Ja stricte najdłużej wytrzymałem postacią, bo to trzeba znajdować jedzenie, bronie i takie tam, co nie? Ja wytrzymałem... Ojoj! Zombiak, widzicie? Widzicie? Asasyna się bawimy! Aaa, kurde, Ezio, kurde, Auditore! Masz, dziadzie! Masz, dziadzie, miotło! Masz, dziadzie! O cholera. Chyba to już po mnie. Jezu! No i deadnąłem. Ojejciu. No to będzie pierwszy odcinek, więc pierwszy dead. Więc pierwszy dead zaliczony, tak? Zwrócę do odcinka zaraz. Zaraz wracamy do gry. Dobra. Udało nam się wrócić, co nie? I się czołgamy niczym ninja. Niczym taki ninja. Jiu-jitsu, Rokuten, Bushen, Machen. Normalnie. Tylko jesteśmy na skraju wyczerpania. Zaraz się wykrwawimy. I wiecie, no nie za fajnie. Tak? Ja muszę się po prostu obandażować. A. Krew leci. Że miotła do chrzanu. Nie polecam. Nie polecam miotły. Przyczajmy się. Zamykamy. Trzeba wypić, zjeść coś. Co to? Nie, dupa. Nie mamy już za bardzo bandaży. Coś tu w ogóle jest. Zaraz pewnie dedniemy. No nic, pochodzimy trochę po tym. No i dednąłem. No! Proszę bardzo, albo zomdlałem. Także pauza, znowu. No to od nowa Polska. No to od nowa Królestwo Polskie. Zwiedzamy.
spacerkiem po lesie. Teraz typowo leśny klimat. Jesteśmy gdzieś przy drodze głównej na A1. Tam są jakieś budynki, to sobie zwiedzimy. Co mamy? Mamy bandaż, gruszkę i światło chemiczne. Super. Po prostu dobra. Ja jestem Malczumistrz, a to jest spacerkiem po lesie. Początek był taki, że tam poddałem sobie trochę, miotłą walczyłem, ale to miotła, sami widzieliście, nie spisała się, więc miotły nie polecam. Żeby wejść w ekwipunek, wciskamy tab. Za pomocą V zmienia się perspektywę. C się kłóca. A shiftem się biega. I wsadem się kieruje myszka, lewa akcja, prawa garda i lewy się napiernicza. Prawy przycisk muszę przytrzymujecie i lewym się bijecie. Tak? Tak. O! O! Motyka, to mi się podoba. To mi się podoba. Czekajcie. Motyka. Ale motyka. Tak będzie. Dobra, z motyką idziemy. Jam jest Jakub Wędrowicz, egzorcysta i bimbrownik amator! Jam cię kurde wygonić do piekła! Ja! Jakub Wędrowicz! Narobię wam wiochy na całą wiochę! Dobrze, dobrze daliśmy się. Dobra broń. Mocno napiernicza motyka. Co motyk, co wiejskie narzędzia, to wiejskie narzędzia. Epicko. I nawet nie krwawie. Oj. 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 Dobra. Tutaj coś jest? Nie. Dobra. Napiszcie w komentarzach, czy podoba wam się nowy mikrofon od słuchawek, który mam. Czy podoba wam się ten... nazwa serii, czy pomysł na serię wam się podoba. Bo będę grał w tą grę, bo mi się bardzo relaksuje i odprężam się przy tej grze. Tylko mówię, no po prostu wsparcie musi być też z waszej strony. Albo lajkujcie, albo komentujcie, albo po prostu polecajcie, czy pokaż. Po prostu z mojej perspektywy gram w DayZ. Odwiedzam i różne domki. Odkrywam świat wirtualny, leśny. Wytrzymuję tyle, ile wytrzymuję. Maksymalnie może wytrzymam 20 minut, może wiem, zanim głód mnie dopadnie. Także luz, tak? Ale spoko, tak? Ogólnie spoko jest. Chowam broń. Na wsi... zupełnie jak w Wojsławicach. O, zamknę, bo przecież jeszcze przeciąg będzie, kurde. Ten... wiejska Baba Jaga mnie opieprzy, że... O, buciki mam! To ja się cieszę. To ja się cieszę. A to... Amunicja! Panie, panie! Super, do czego? Już mam naboje, do 308 win, dobra. Dobrze wiedzieć. Super! To mamy amunicję, już nie jest tak źle. O, pojemnik z gazem. Duży pojemnik z gazem. Aha. Tylko po co mi pojemnik z gazem? Nie mam na razie miejsca za bardzo. Ale nie, można sobie w ten sposób dać. Albo nie, wywalam. To jak Gazprom będę brał, żeby mnie posądzili o,
ostronniczość. No dobra, zwiedzamy sobie okolice, tak? Fajna grafika, nawet ładna jest. O, łom, też wezmę. Łomek. Łomek z łomek. Dobra. Łomem się też szybko bije. A łomem jak? O, też dobrze. Dobra. Motyka jest mocna. Możemy, nie boimy się już zombiaków, mamy broń. Zwiedzamy, eksplorujemy niczym w Gothicu, niczym Gothic. Gothic 3 serię, kurde, in Zombieland normalnie. To jest właśnie spacerkiem po lesie, a prowadzę ja, to ja, czyli Malczu Mistrz. Mam nadzieję, że chociaż komuś się spodoba. I postaram się zrobić niezły z tego materiał. I myślę, że się zrelaksujecie przy tej serii po prostu i się odprężycie, zrelaksujecie, pomyślicie, że ten, że coś takiego też jest fajne, na polskiej scenie YouTube'a. Także wiecie, no coś trzeba pokazać młodym i starym, żeby się bawili, tak? Już mnie ktoś uprzedził. Wszystko pootwierane. Kury pieją, pieją kury. Dobra. To jedziemy z tematem, patrzcie. Morze, molo, hangar. Tu powinna być broń jakaś. Szybko. Nie ma nic. Kurtka, proszę, męska. Jest! Mamy kombinezon. To tak. O! Pięknie! Super! Trzeba przetransportować to wszystko po prostu, nie? A to do shitu. Bo używane, bo niech sobie w tym chodzą inni. My mamy kombinezon cieplutki. Fajny. No, ale już. Rybaczki, proszę bardzo. Tornister mamy! Idziemy na ten, na melanż. Tornister mamy. A to co? Super. Czyli jeszcze mamy tyle. No, panie, no to jesteśmy w domu! Radio i na światło chemiczne. Super. I rybaczki. Tak. To tak samo. Aha, spodnie górskie są lepsze. Dobra. Rybaczki, sorry, ale ja mam spodnie górskie, także. O! Kto to jest? Zombie? Zombie! I headshot. I pozamiatane. Widzicie, jak ta motyka zdaje sprawę? Poczekajcie. Czy ich tu jest więcej? Ich w mordę go! I w papę! Jeb! I cyk! I cyk! I dyk! I po dupie! Przepraszam, że brzydkie słowa, ale po prostu no ja się cieszę, że ja mam jak się bronić w końcu, że znalazłem dobrą broń. Bo tak to łażę po tym świecie. Oj.
Co jest? Błąd jakiś systemowy. Niestety była taka mała przerwa, ponieważ coś tam z lagami było, albo mnie też pokieraszował zombiak. Także teraz wracamy i szukamy jakiegoś jedzenia. Szybko. O Jezu! Uciekamy. Ile sił. Pobiegnę gdzie indziej. No, koń, to jest szybsze. Łom jest lepszy. To zbędne. Niech to sobie będzie łomem, będziemy walczyć. Assassino! Assassino! Nic nie ma w chlewiku? Nie ma. Pi 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 pi. No, tutaj wyeksplodowali. To też. Otwierane. O! Ja mam spodnie górskie. A, krótkie mam. No schowaj. Proszę wywalić, bo po co nam to? Lagi są jakieś, chyba na tym serwerze, mówi się trudno. No to dupa. Dobra, myślę, że na tym zakończę ten pierwszy odcinek, ale przejdę gdzieś w bezpieczne miejsce, gdzieś może. Póki jeszcze nie padnę, to wam staram się pokarać. O i koniec. No, to by było na tyle. To był pierwszy odcinek spacerkiem po lesie w Daisy. Prowadziłem go dla was ja, czyli Malczumisz. Napiszcie, co myślicie w komentarzach. Zapraszam ponownie i napiszcie, czy chcecie więcej. Albo chociaż podlajkujcie. To byłem ja, czyli Malczumisz. Cześć.